proszę Państwa, witam na ostatnim w tym roku i ostatnim przed planowanym na 21 grudnia końcem świata, również w poniedziałku na Kuźniczej. A tak szczerze mówiąc, to przed Bożym Narodzeniem. I żarty na bok, ponieważ temat będzie poważny. Miesiąc temu, 12 listopada, odbyła się tu debata Pokolenia Niepodległości. Niektórzy uczestnicy są na sali tej debaty. I ostatnie z tych pytań, ostatnie z pytań, które postawiliśmy w trakcie debaty, które dyskutanci odpowiadali, brzmiało, jak odzyskać Polskę. Każdy na swój sposób, czy Polskę trzeba odzyskiwać, jak odzyskiwać. Bo ponieważ debata była, jak uczestnicy pamiętają, długa, ponad 2,5-godzinna, więc już ta odpowiedź na to pytanie była dość skrótowa ze strony uczestników. Natomiast postanowiliśmy, że będziemy kontynuować tą debatę w późniejszym terminie. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak Polskę odzyskać. Dlaczego Polskę trzeba odzyskiwać? Ano dlatego, że logika sytuacji w Polsce po roku 89 zmierza w kierunku po prostu zniszczenia zarówno państwowości polskiej, jak i zniszczenia narodu, jak i zniszczenia jego po prostu podstawowej biologicznej tkanki. I trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że bez zakwestionowania pewnych podstawowych dogmatów, które po roku 89 w Polsce panują, nie uda się tego osiągnąć. Dlatego mówimy o obaleniu Republiki Okrągłego Stołu. Dlatego ja, proszę Państwa, zwracam uwagę, co było takiego szokującego w wejściu ruchu Palikota, czy co ruch Palikota zmienił w polskiej polityce. Przecież można powiedzieć, nie przeprowadzili żadnej ustawy, tak? Z tych ich postulatów na razie nic konkretnego w sensie prawnym się nie zostało zrealizowane. Ale proszę Państwa, debata publiczna to jest takie coś rozciągnięte między biegunami w państwach demoliberalnych. No i jeśli na przykład z parlamentu wypada opcja narodowa, tak? Narodowa, katolicka, twarda prawica, a wchodzi tam biegun jednoznacznie lewacki, no to całe życie publiczne, cała dyskusja publiczna, która jak w soczewce skupia się w parlamencie, dokładnie tak się przesuwa. Dokładnie następuje taka zmiana. I chociażby już samo to powoduje, i można powiedzieć, no ale to tylko dyskusja jest. No nie, to nie jest tylko dyskusja. Za tą dyskusją idą w końcu, co zrobił ruch Palikota? Ruch Palikota na tyle przesunął dyskurs publiczny, że teraz Platforma Obywatelska pozwala sobie całkiem swobodnie już na wojnę z Kościołem, tak? Coś, co było do pomyślenia jeszcze parę lat temu, no bo wtedy wojna z Kościołem by im szkodziła bardzo, tak? Przesunęli po prostu ekstremy, nie? I dlatego w tym sensie, odpowiadając na to, co Pan mówi, i teraz jak? Poprzez działalność na każdym szczeblu, ale my nieprzypadkowo mówimy cały czas o ruchu społecznym. Naprawdę nieprzypadkowo. Bo jedyną formą, metodą zmiany jest masowa mobilizacja i aktywność Polaków. Znaczy jest zmiana nie szyldu, tylko jest zmiana pewnego, organiczna zmiana tego, jak Polacy podchodzą do życia publicznego. A Polacy podchodzą do życia publicznego w sposób różnoraki, ale takie najbardziej dające się wyróżnić modele, to jest po pierwsze tak. Po pierwsze obojętność i dystans. I powszechna ucieczka w ogóle od życia publicznego. Od jakiegokolwiek zaangażowania społecznego, jakiegokolwiek zaangażowania wspólnotowego. Od zrzeszania się w jakiejkolwiek organizacji. I tu już jest przegrana na samym starcie. Bo jak naród jest bierny, no to przegra na samym starcie. Drugą pułapką, która jest, która już czeka na tych, którzy już się zaangażowali, to koncentracja wyłącznie na polityce takiej sensu stricto. Że obserwujemy cały czas tylko, co który polityk, co w parlamencie, a co w sytuacji międzynarodowej.
Oczywiście warto mieć rozeznanie w tej sprawie, proszę Państwa, ale jeśli, jeśli my nie jesteśmy w stanie rozejrzeć się wokół siebie na osiedlu, rozejrzeć się wokół siebie w szkole, w gminie, na parafii, w zakładzie pracy i stwierdzić, co ja mogę zrobić tu, w tym miejscu, ale dokonuje się dekompozycji wspólnoty narodowej, tak? W głowach, w umysłach członków tej wspólnoty narodowej. I na to po prostu nie może być zgody. Można powiedzieć, ale dlaczego? Przecież tak się dzieje w innych państwach, tak się dzieje na Zachodzie. No otóż właśnie wracam do tego, co mówiłem na początku. Żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, czyli zapewnić Polsce szansę na istnienie, a Polakom na godne życie, na rozwój i na to, żeby mogli być Polakami w przyszłości, również ich dzieci, trzeba zakwestionować tą Republikę Okrągłego Stołu. Odrzucamy taką tezę, że można nie mówić o tych sprawach otwarcie w życiu publicznym dla zachowania poprawności politycznej, dla zwiększenia swoich szans w mainstreamowych mediach, dla potencjalnego uzyskania lepszego wyniku wyborczego i tak dalej, i tak dalej. Nie, właśnie nie. Właśnie, że trzeba o tych sprawach mówić, dokładnie z tego względu, że czasami pokutuje wśród części działaczy, nawet i naszej centrowicy, takie myślenie. Zdobądźmy jakieś przyczółki w życiu publicznym, nie mówiąc, o co nam chodzi, stosując jakieś wygładzone hasła, bądźmy strawni i wtedy, jak już zdobędziemy jakąś władzę, jakąś pozycję, jakieś znaczenie, to wtedy zaczniemy to realizować. Nic nie będzie realizowane. Bo jeśli się nie mówi otwarcie o tym programie, to w momencie, jak już się weszło w systemowe instytucje, w systemowy obiekt medialny, w systemowy obiekt kulturowy, jeśli się nie wchodzi tam z mocną agendą, z jednoznaczną agendą właśnie społeczną, kulturalną, również i polityczną, to się przegrywa. To po prostu system wchłania i wypluwa. Swoją głęboką niezgodę i jakiekolwiek porównywanie ruchu narodowego jako nazwy historycznej, nazwy własnej, czy mianownika w ogóle narodowy z SLD, z komuną i tak dalej. No to jak perfumerię z szambą porównywać i z szambem i po prostu no nie można tego robić. Nie jestem również za zmianą nazwy Narodowego Banku Polskiego, żeby była jasność. Teatru Narodowego. Jeśli zaczniemy tutaj ustępować, no to się skończy dokładnie tak, jak podsumowała Marsz Niepodległości w zeszłym roku, w 2011, pewna dziennikarka TVN-u. Czy były jakieś hasła wzywające nienawiści? Tak były. Bóg, honor, ojczyzna. Tak, to jest wypowiedź na antenie telewizji TVN. No to nie możemy ustępować Polak. Po prostu nie możemy ustępować Polak.